Bajka o Piotrusiu. W małym domku na skraju lasu mieszkał chłopiec, który miał na imię Piotruś. Piotruś, choć miał już 8 lat, był drobnym, nieśmiałym chłopcem, który w dodatku często robił coś nie tak. A to zgubił książkę, a to zapomniał zadania domowego do szkoły, innym razem nasypał do herbaty soli, bo pomyliły mu się pojemniczki w kuchni i dopiero mama, która próbowała, czy herbata nie jest za gorąca dla Piotrusia, gdyż przewidywała, że jeśli synek rozleje gorący napój, będzie mocno cierpiał z powodu poparzeń, zauważyła tę pomyłkę. Czasem zdarzało mu się nawet przewrócić na prostej drodze albo wpaść w jedyną na drodze kałużę, jaka została po ubiegłotygodniowej ulewie. Mama często prosiła: Piotrusiu, spróbuj robić wszystko wolniej. Spróbuj pomyśleć, przestań bujać w obłokach. A Piotruś z miną bardzo smutną, ponieważ nie chciał, by mama się martwiła, odpowiadał: Mamo, ja nic na to nie poradzę, staram się jak nigdy, a wychodzi mi jak zawsze. I zwieszał nos na kwintę z poczuciem, że nie dość, że wiele rzeczy mu się nie udaje jak należy, to jeszcze przysparza mamie dodatkowych trosk. Mama bardzo kochała Piotrusia, starała się z całych sił go wspierać. Wielokrotnie też tłumaczyła mu, w jaki sposób mógłby zorganizować swój plan dnia, żeby znowu czegoś nie zapomniał, pomagała mu w pakowaniu szkolnego plecaka. Układała porozrzucane książeczki i zabawki swojego synka, zaszywała dziury, które przypadkiem pojawiały się na Piotrusiowym ubraniu, gdy na drodze Piotrusia wyrastał nagle niedostrzeżony wcześniej przez niego płot. Prała jego kurtka. Nigdy się nie złościła. Zawsze wyrozumiale kiwała głową i mruczała do siebie. No tak, mój Piotruś żyje w swoim świecie. Mama często czule go przytulała. Nawet wtedy, gdy przez przypadek zdarzało mu się zbić jego ukochany talerz niesfornie rzuconą piłką lub wylać na biały, świeżo uprasowany obrus przygotowane przez nią raniutko gęste kakao. Piotruś, który bardzo chciał, by mama była szczęśliwa, jeszcze bardziej się przez tę maminą czułość rozpraszał i martwił. Zamiast patrzeć pod nogi, wciąż marzył o tym, że będzie lepszy. Wciąż obmyślał, jak od jutra się zmieni dla swojej mamy. Jednak z biegiem czasu miał coraz mniej siły, gdyż czuł, że nie jest taki jak inne dzieci, a jego mama nie jest tak szczęśliwa jak inne mamy. Czuł się jakiś inny, może nawet gorszy, bo mamy jego kolegów z klasy przechwalały się sukcesami swoich dzieci. Mama Antka, który był bardzo samodzielny, często podczas spotkań z innymi mamami mówiła: Wiedzą panie, że mój Antoś potrafi już nawet samodzielnie zrobić obiad dla całej rodziny. Och, naprawdę? To niesamowite, jak ja bym chciała mieć takiego pomocnika. Zachwycały się niektóre mamusie. To nic przy moim Janku. Ten to dopiero wspaniale liczy. Zna już całą tabliczkę mnożenia i potrafi nawet naprawić pilot do telewizora. Z uśmiechem opowiadała mama Janka. No to pięknie, klaskała w ręce mama Stasia. Mój syn to także bohater. Wygrywa wszystkie turnieje sportowe. Jest najlepszym karateką w całej szkole. A mój to bohater, ale taki bohater domu. Wiedzą, panie. Wystarczy, że go poproszę, a już mi maluje ściany, przepycha zatkany zlew, wkręca świetlówkę. Piotruś wiedział, że mama także się dzieli z innymi jego osiągnięciami, ale miał wrażenie, że trochę się martwi tym, że nie jest tak jak inne dzieci. Mama w rozmowie z innymi często wspominała o tym, że Piotruś doskonale radzi sobie z opieką nad zwierzętami, że podziwia go za to, w jaki sposób się z nimi bawi, jak o nie dba, że pamięta zawsze o tym, by je nakarmić, uczesać. Mówiła o tym, że przed zimą, gdy buda jego kudłatego przyjaciela, psa Azorka, wymaga gruntownego ocieplenia i zabezpieczenia przed mrozem i śniegiem, Piotruś całymi dniami zalepia dziury pomiędzy deskami, przybija gwoźdźmi nowe kawałki papy na psi domek, skrupulatnie sprawdza, czy na ścianach dobrze położył izolację. Piotruś także każdego dnia wyczesuje swoją Filemonkę,
która wędrując własnymi kocimi ścieżkami wpada w osty albo wraca z łowów cała splątana pajęczynami. Mama, choć martwiła się o Piotrusia i była o niego niespokojna, dostrzegła wyraźnie, że Piotruś ma bardzo dobre serce. Gdyby jego koledzy byli tacy jak mama. Rówieśnicy przezywali go Gapą. Piotruś myślał, mają rację. Nic mi nie wychodzi. Do niczego się nie nadaję. Nawet piłka omija moje nogi, mimo że wcześniej leci prosto na moją bramkę. Nigdy nie obronię bramki. Nie potrafię liczyć w pamięci, a co najgorsze, zawsze wszystko gubię i psuję przez roztargnienie. Kiedy jego koledzy wesoło się bawili, stał z boku i tylko się przyglądał. Gdy inne dzieci zapraszały go do zabawy, wolał obserwować, niż w niej uczestniczyć. Zdecydowanie chętniej spędzał czas ze swoimi zwierzętami. Kudłatym psem Azorkiem i pręgowaną kotką o imieniu Filemonka. One rozumiały chłopca, a on czuł się przy swoich towarzyszach bezpiecznie. Azorek kładł się każdego popołudnia na kolanach Piotrusia i lizał jego buzię radośnie, merdając ogonem. Filemonka ocierała się o łydki swojego właściciela, stroszyła wąsisk i mruczała tak głośno, że zagłuszała mruczeniem nawet radosne szczekanie swojego psiego towarzysza. Pewnego dnia, kiedy Piotruś bawił się w pobliżu domu ze swoimi zwierzętami, dostrzegł, że nad lasem zbierają się czarne chmury. Był to oczywiście czysty przypadek, bo gdyby dość już nadgryziona piłka Azorka rzucona przez Piotrusia poszybowała prosto w górę, zahaczyła się na drzewie. Piotruś postanowił wspiąć się na to drzewo i ściągnąć zabawkę przyjaciela, jednak gdy zwrócił oczy ku górze, dojrzał czarne, złowróżbne chmury. W tej samej chwili Piotruś poczuł podmuch zimnego wiatru, na twarz kapnęła mu zimna kropla deszczu. Azorek i Filemonka zaczęły nerwowo biegać dookoła swojego pana. Oj, oj, powiedział do swych towarzyszy Piotruś. Nie jest dobrze. Zdaje się, że nadciąga burza. Oj, oj, zaszczekał Azorek. Zdaje się, że będzie straszna katastrofa. Piotrusiu, Piotrusiu, biegnij szybko do domu. Zamykamy okna, zaryglujmy okiennice, miauczała zmartwiona Filemonka. Piotruś w jednej chwili osłupiał. Nie wiedział, czy to sen, czy nadchodząca burza nie pomieszała mu do reszty w głowie. Jakim cudem mógł znać mowę zwierząt? Oj, Piotrusiu, znamy się już tak dobrze i tak długo, że porozumiewamy się zupełnie swobodnie, a często nawet zupełnie bez słów, chórem wykrzyknęły mądre zwierzęta. I Piotruś, nie zastanawiając się ani chwili dłużej, chwycił pod jedną pachę Azorka, a pod drugą nastroszoną i przerażoną Filemonkę. Biegli, pędzili co tchu, gdyż na niebie pojawiły się jaskrawe błyskawice, a z oddali słychać było trzaskanie gałęzi, huk uderzającego w drzwi stodoły wiatru, dźwięk nadciągającej ulewy, a potem kilka donośnych grzmotów. Nagle w tym chaosie Piotruś dostrzegł małą postać skuloną pod drzewem na skraju polany, całkiem struchlałą, tak przerażoną, że zamarła bez ruchu. Przez chwilę nawet pomyślał, że to z pewnością wielki muchomor, gdyż czerwone ubranko nieruchomej, malutkiej postaci odznaczało się wyraźnie na tle ciemnego lasu. Zwierzątka w jednej chwili wyrwały się z ramion Piotrusia. Azorek głośno ujadał. Filemonka chwyciła chłopca za nogawkę spodni i mimo, iż najchętniej uciekłaby na swój cieplutki fotel w piotrusiowym pokoiku i schowała się pod wełniany koc, tak mocno ciągnęła Piotrusia za nogawkę, że przyłączył się do niej Azorek. Pies uczepił się trampka swojego przyjaciela i ciągnął, ujadał, aż Piotruś zrozumiał. Ojej, zwierzaki kochane, to chyba jest Zosia, siostrzyczka Stasia. I Piotruś popędził co tchu w piersiach w stronę czerwonej postaci. Gdy pokonał liczne kałuże, ujrzał zapłakaną buzię małej dziewczynki, tak przestraszonej, że nie mogła złapać tchu.
Nóżka Zosi utknęła w wielkiej, błotnistej kałuży. Cały bucik był zaplątany w jakieś chwasty, a biedna dziewczynka drżała ze strachu i zimna. Piotruś szybciutko chwycił Zosię za rączkę, jednym ruchem wydobył małą z pułapki, a że Zosia miała dopiero 4 lata i była bardzo leciutka, oswobodzona wskoczyła na Piotra i przylgnęła do niego tak mocno, że Piotruś czuł jej przyspieszony ze strachu oddech na swoim policzku. Zwierzątka tymczasem pobiegły szybko do domu i wezwały na pomoc mamę Piotrusia. Już w połowie drogi do domu, pokonanej z Zosią przytuloną do chłopca, dostrzegł on mamę biegnącą im na pomoc z przeciwdeszczową peleryną i ciepłym kocem. Przed mamą biegły zwierzęta. Dzielna Zorek i roztropna Filemonka, przemoczone do suchej nitki, ale tak bardzo oddane i szybkie jak wiatr i głośne jak pioruny. Ujadając, skacząc, miałcząc, wyjąc wskazywały mamie drogę. Mama, dobiegłszy do dzieci, przejęła zmarzniętą i przemoczoną Zosię i otuliła ją ciepłym kocykiem. Piotruś szybciutko włożył pelerynkę i ekipa ratunkowa popędziła co tchu do domu. Dzieci i zwierzęta, już wysuszone, usiadły na miękkiej kanapie w saloniku Piotrusiowego domku. Mama szybko przyniosła synkowi i Zosi ciepłą herbatę z miodem. Zwierzątko kryła kołderką i z dumą patrzyła na swoją pociechę. Zosia z wyczerpania zasnęła wtulona w Piotrusia. Piotrusiu, gdyby nie ty, Zosia nie dałaby sobie rady i nie wiadomo, co by się stało. Spójrz, jak się bezpiecznie przy tobie czuję. Mamo, to nie ja, przecież ja nie umiem. To Azorek i Filemonka. To one pomogły, naprowadziły mnie na trop Zosi, ciągnęły za nogawki, ujadały, gryzły mi buty. Moje kochane, mądre zwierzątka. To ty, Piotrusiu, uśmiechnęła się mama i pocałowała synka w czoło. Gdyby nie twoje dobre i otwarte serce, nie dostrzegłbyś sygnałów, które dawały ci zwierzęta. Nie myślałeś o sobie, lecz o drugim człowieku, który potrzebował pomocy. Jestem z ciebie taka dumna. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Mama otworzyła, a Piotr ujrzał mamę swojego kolegi Stasia i samego karatekę we własnej osobie. Wyglądali na nieco oszołomionych. Dzień dobry, Zosia śpi na kanapie, jest cała i zdrowa. Proszę już się nie martwić. Zwróciła się do mamy Stasia i Zosi mama. Nie wiem, jak mam dziękować, Piotrusiu. Chłopcze kochany, byłam ze Stasiem na treningu karate i zupełnie zapomniałam, że mam odebrać Zosię z przedszkola. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale opiekunka Zosi zasłabła i mała, wystraszona hukiem pioruna, uciekła z domu przez uchylone drzwi. Dobrze, że ty ją znalazłeś, dzielny Piotrusiu. Dobrze, że jesteś taki odpowiedzialny i troskliwy. Na Piotrusia spojrzał Azorek. Spojrzała też Filemonka. Piotruś mógłby przysiąc, że się uśmiechały. Ale jak to możliwe? Spojrzał na mamę. Piotrusiowi zrobiło się ciepło na sercu. Mama naprawdę była dumna. Była szczęśliwa. Czytała Dominika Kulczyk.